Zalew Sulejowski, potocznie nazywany zalewajką, to akwen, na którym spędzamy większość naszego żeglarskiego życia. Położony jest około 60 km na południe od Łodzi. Jego długość to 17 km, szerokość około 2,5, a średnia głębokość 3,5 metra. Otoczony pięknymi sosnowymi lasami, piaszczystymi brzegami, przyciąga miłośników żeglarstwa i sportów wodnych z całej Polski. W niektórych miejscach piaszczyste wydmy, porośnięte karłowatą sosną, tworzą prawie nadmorski krajobraz, co czyni akwen jednym z najładniejszych sztucznych zbiorników w Polsce. No i sobota, jesteśmy już na Sulejowie, na swojej udeczce, na naszym maczku. No, przypłynęliśmy z deszczem. Pół drogi moknąłem, bo nie chciało mi się już zakładać nic na siebie, a cieplutko jest bardzo. Człowiek przyzwyczajony teraz do tych wiaterków takich z morza, zimniejszych, a tutaj no to jest duszno po prostu. A powoli opłukaliśmy udeczkę z kurzu, no bo tak to wszystko w porządku, tylko no niestety znowu ptaszki zrobiły gniazdo. I mamy w grocie gniazdo, proszę. Pokażemy. Tak wygląda gniazdeczko. No szkoda. Położę je tutaj na trzcinach, no ale to nic nie da, bo to mamusia raczej nie znajdzie. Żal. O, przepraszam, ptaszków, prawda? No ale nic na to nie poradzimy. Dobrze, no co? Elżbieta poszła do lasu zobaczyć, czy nie ma jagódek już, ewentualnie grzybów, bo wyczytała w internecie, że w Łódzkim pojawiły się grzyby. Więc chcę sprawdzić. No, na dzisiaj zapowiadają pogodę burzową, ciepło, ale burzową. No dobra, rozpakowujemy się dalej i czyścimy tego grocika. Gniazdo wyjęte nawet w całości. Raczej nie wiem co jest. Mówię, no chyba w trzciny je położę, no bo co tu innego. Zbieracz wrócił już. No, poziomeczki ładne są. Dla okrasy. Poziomek to nawet sporawo. Troszkę tam jagódek jest. Dla okrasy, co odwrotnie powinno być. No, na deser truskawki będą. No. I obiadek i deser po urlopie. A obiadek już się szykuje. No, niedługo będzie znowu słoneczko, bo pogoda, niebo tutaj widzę niebieskawe jest, także znowu będzie się można troszkę powylegiwać na leżaczku. No, nasz pierwszy obiadek po urlopie na naszej łódce. Po obiadku burza wygoniła nas do środka i zrobiło się trochę sennie. No. I żeśmy się pospali troszkę. No więc nie wiem jak teraz będzie, bo już jest prawie 8. Zimno jest. Ze spaniem. Ale na dworze no. Jak widać, no czas leci raz i już jest kolacyjka. Troszkę żeśmy walczyli z gazem, bo pełno się narobiło jakiegoś
faksu. O, jeszcze kapie nawet z nóżki. Trzeba będzie chyba instalację jakoś przedmuchać, przeczyścić, nie wiem. No zobaczymy. No, za moskitierę założyliśmy na zejściówkę już, bo komarki i nadciąga burza chyba, jakiś Armagedon, bo tam czorno na horyzoncie, a podobno dalej są informacje, że było oberwania chmury, gradobicia. No dobra, nie będziemy czarnowictwa uprawiać. To generalnie dobranockę robimy już. No i niedziela. Po śniadanku, po kawce. No niestety, CM-owi nie udało się dzisiaj trafić idealnie z pogodą. No na śródlądzie widocznie gorzej jest przewidzieć niż nad morzem i na morzu, bo tam było bardzo fajnie z prognozami. No ale przyjmujemy to z uśmiechem. Dobrze. No niestety, jak widać, jest zachmurzenie dosyć niskie, mglisto. No nie zachęcające, ale dzisiaj tak będziemy wcześniej wracać, także maluszek na spacerze oczywiście. No i opuszczamy naszą słoneczną. Andrzejek tam szoruje swój statek, a my tutaj sternik, proszę, sternik prowadzi. Podbierzemy. No. I możemy jechać teraz. Przewężenie już przeszliśmy, Zarzęcin za nami. No w Zarzęcinie w porównaniu do tego czasu, kiedy ostatni raz płynęliśmy przed urlopem, jachtów już sporo. Widać, że się trochę ruszyło. Sezon się zaczyna. Wiaterek mamy nawet. Całkiem fajnie idzie na samym foczku. Spokojnie. Do czasu trochę okręci właśnie tak jak teraz, ale mamy wysokości złapaną wysokość, także możemy troszkę, mamy na manewry, możliwość manewru. No już żagielek zwinięty na silniczku i wchodzimy do portu. U nas jachtów sporo. Nie wiem, czy nas będzie słychać, ale silniczek pracuje ładnie. No i stoimy już w porcie, zacumowani. Klar już jest na jachcie. Czumki obłożone. Teraz tylko zjemy obiadek na spokojnie. No i będziemy uciekać.
No, już spakowani, uciekamy. Mam nadzieję, że zdążymy, bo taki jest widok na horyzoncie. Już mruczy. Będzie niezła nawałnica chyba. Może nas tu zatrzymać, potem po co zmoknąć przy wejściu do samochodu. Maluch już się szykuje. Już. Pierś do przodu. Dobra, no to co? Widokiem tej chmurnej rzeczywistości.